Z okazji obchodów 600-lecia bitwy pod Grunwaldem Muzeum Łęczyzy zorganizowało wystawę Arsenał Grunwaldzki, który potrwa do 15 października 2010 roku. Jednym z ciekawszych eksponatów widocznych tutaj na tej wystawie jest oryginalny miecz z Bałczychowa z przełomu XIV-XV wieku. Jeden z najcenniejszych zabytków Muzeum w Łęczycy. Poza tym mieczem można obejrzeć inne elementy uzbrojenia rycerza z okresu bitwy pod Grunwaldem, więc broń drzewcową, w tym kopie, włócznie, ręczną broń palną w postaci hakownic oraz kul do tych hakownic, kule do proc, strzemię, bardzo ciekawy egzemplarz strzemienia, który służył do naciągania kuszy. Poza kopią i włócznią z broni drzewcowej tu przede wszystkim prezentujemy halabardy, piki, partyzany, berdysze. Prezentujemy także na wystawie broń plebejską, broń używaną przez piechurów, broń określaną bardzo często jako chamską, w postaci morgensternów, cepów bojowych oraz toporów. Tutaj warstwę ilustracyjną wystawy zamykają przede wszystkim ilustracje przedstawiające malowidła z różnych kościołów, płyty nagrobne rycerzy, którzy brali udział w bitwie pod Grunwaldem, przede wszystkim Jan z Garbowa. Płyta znajduje się w kościele w Kole. Przedstawiamy również świętego Jerzego zabijającego smoka z tryptyku wielmskiego. Ten tryptyk znajduje się na stałe w kościele świętego Witalisa we Wrocławku. Oraz tablicę fundacyjną Dobiesława Oleśnińskiego, który również brał udział w bitwie pod Grunwaldem. Taką ciekawostką jest fakt, że rok przed bitwą pod Grunwaldem Dobiesław Oleśnicki uczestniczył w turnieju zorganizowanym przez Krzyżaków i w tym turnieju był jedynym niepokonanym rycerzem korony Królestwa Polskiego.